Witajcie w kolejnym odcinku, w którym będę bawił się w Tomasza Kopyrę, a tak już oczywiście zupełnie całkiem serio, to witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś Smakuje. Dlaczego nawiązałem tutaj do Tomasza kopyry na początku odcinka? No, no dlatego, że dzisiaj właśnie testować będziemy sobie piwko i to nie byle jakie, słuchajcie, na pewno już z... Tytułu filmu wyczytaliście, o które piwko chodzi, ale do tego zaraz dojdziemy. Słuchajcie, jest to produkt, za którego recenzji miałem się zabrać jeszcze, do nakręcenia tej recenzji miałem się zabrać jeszcze przed świętami. Ale ten miesiąc niestety zaowocował trzema tygodniami nocek w robocie. Także począwszy od początku miesiąca, czyli właśnie od pierwszego do dnia wczorajszego, czyli 22, robiłem na noc na zmianę. Trzy yy, tygodnie nocek, więc po prostu nie miałem kiedy się zabrać do kręcenia tej recenzji, no bo wiadomo, przed robotą w końcu napić się nie mogę. Po robocie, no też za bardzo no nie będę rozkładał green screen i ten. No, więc wiecie jak, jak sprawy wyglądają. Dlatego zabieramy się za tą recenzję, dzisiaj. Mam wolną sobotę w końcu mogę już od tych nocek odpocząć. Dobrze, słuchajcie, także yy, produktem, który dzisiaj sobie będziemy testować, co nam się kurwa dzieje? motocykle, czy co? Nie wiem. Need for Speed, za sobie to narobię. Nevermind. Słuchajcie. Pr... Jeszcze tylko brakuje człowieka sąsiada, żeby mi zaczął teraz wiertarką napierdalać. Nevermind. Słuchajcie, dobra. Produktem, który dzisiaj testować, który będziemy dzisiaj testować, albo który będę dzisiaj dla was testował, jest piwko Funky Fluid with Ducks, bodajże tak się to czyta. Jest to w kooperacji właśnie z jakimś zagranicznym, nie wiem, czy brytyjskim, czy amerykańskim browarem. Do tego zaraz pewnie sobie też dojdziemy, bo chyba to będzie nawet napisane z, z tyłu puszki. Jeden z dwóch. Gin-inspired gin sour ale. Zmieszaj gin sour z aperitivo i stwórz swoje własne piwne negroni. Coś takiego. Funky Fluid. Sama puszka prezentuje się właśnie w ten sposób. Eee, no... Jest to produkt, który po prostu swoją etykietą przyciąga uwagę. W sumie podejrzewam, jak większość produktów właśnie z browaru Funky Fluids. Równie dobrze mogliby tutaj zamieścić okładkę zespołu Tool na ten i też byłoby naprawdę super. Na przykład 10 tysięcy 10 dni, czyli ten days, tak? Dobrze? Albo ten, ten hundred? Teraz już nie nie wiem w końcu. Kto, jak będzie prawidłowo? 10 tysięcy dni. Kto słucha tula, ten wie, o który album chodzi. To mogliby zamieścić na puszce i też, bo, też na pewno ten produkt przykułby wtedy swoją uwagi. Ale dobra. Nie o muzyce, słuchajcie, rozmawiamy. E, piwo inspirowane ginem. Uważane wspólnie ze szwedzkim... A, ze szwedzkim jednak. Dags. Pisze się to długo jest tak jak tutaj widzicie. E, Sour ale z dodatkiem jałowca. Sour Ale, a ja przeczytałem ale. Yy, czyli tak, Dobra. piwo inspirowane ginem, uważane wspólnie ze szwedzkim Dax, Sour Ale z dodatkiem jałowca, który świetnie smakuje zarówno samemu, jak i w połączeniu z Apertivo Inspired IPA. Serio, sprawdź to. Ja niestety nie będę tego jak miał sprawdzić, bo nie mam niestety <laughs> Apertivo Inspired IPA. No ale, może kiedyś się zobaczę Zawiera słody jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne. Piwo jasne, niefiltrowane, posterzowane. Zalecana temperatura spożycia od 10 do 8 stopni Celsjusza. Yy, co prawda, tutaj już słuchajcie, szkło jest niby pokazane, że taki shaker. Ja mam coś takiego, właśnie takiego, jakby shaker spinty, ale dzisiaj słuchajcie do recenzji. No już, skoro testujemy Funky Fluid, no to też yy, szkło również yy, będzie do tej recenzji odpowiednio się wydaje, z właśnie z Funky Fluida. No tutaj jeżeli mam się sugerować tymi właśnie takimi wykresami, no to ta goryczka raczej będzie tutaj słaba. Powiedziałbym wręcz bardzo, bo tylko jedna na pięć takich tych kreseczek. Yy, alkohol to jest oczywiście 7,2. Także no, może być mocno alkoholowe, Chociaż ja wiem. No przekonamy się zaraz. No i 19 blg Facebook funky fluid, oczywiście wiadomo. Segerbi amalinium nie pij w ciąży, nie prowadź po alkoholu. Jest to puszka 500 ml. Słuchajcie. Yy... cóż, yy... nie wiem czego się potem piwie spodziewasz. To znaczy się no spodziewam się raczej takiego ginowego posmaku, no skoro z jałowcem, no to to, to no właśnie czegoś takiego się właśnie spodziewam. Yy... Wcześniej testowałem piwko Bodej, to był koźlak chyba z jałowcem czy coś, ale jakoś tego jełowca tam nie specjalnie wyczuwałem, także no było to dla mnie średnie. Zobaczymy no jak poradzi sobie ten Funky Fluid. Jestem osobą, e, czego, co może wiecie albo nie, ja za bardzo za ginem też nie przepadam, więc na ten posmak nie za bardzo mi podchodzi. Jak to daje puchy w ogóle? No chyba takim właśnie alem mi tutaj daje. Ale nie wiem, ostatnio też kurczę jestem troszeczkę zakotarzony, więc mój nos tutaj wszystkiego nie, nie wyłapie. Barwa, taka bursztynowa. Fajna, taka, taka bursztynowa i nawet taka bym powiedział, no klarowna raczej, nie, chociaż może, może, troszeczkę mętna. Piano oczywiście, no jak sami możecie zauważyć drobno pęcherzykowa. No, zobaczmy, słuchajcie. Kurczę, daje mi to troszeczkę rzeczywiście takim... Spuchy tego nie wyczuwałem, ale... Ze szklanki mi to rzeczywiście daje, jakbyście takim tonikiem troszeczkę. To rzeczywiście, no, połączenie toniku z ginem, no to to, to, to ma sens. I rzeczywiście tutaj mi to tak. Taki rzeczywiście limonkowy, taki, nie wiem, jak, jakiś taki Szweps, właśnie, jakiś tonik bitter. Taki wiecie, albo tonik ze, ze Szwepsem, jakiś takim limonkowym, albo lemon bitter, a citrus mix, albo. Ale no, zalatuje mi do tej czymś takim, właśnie. No dobra, słuchajcie, zobaczmy jak to w ogóle smakuje, czy rzeczywiście tutaj będę tego jałowca wyczuwał, czy jakoś niespecjalnie, czy to rzeczywiście będzie miało to w ogóle coś wspólnego z dżinem. Hmm. Wezmę sobie jeszcze słuchajcie jednego kontrolnego łyka. No, muszę, słuchajcie, szczerze powiedzieć, że na początku po wzięciu łyka, mm, pierwsze co właśnie poczujecie, no to to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli taki właśnie coś, co smaku by tonik, troszeczkę, więc myślę, że właśnie tutaj chodzi właśnie o te takie, mm, taki właśnie limonkowy taki ten, że taki tonik, taki limonk, no mówię, no kojarzy mi się to ze szlepsem, no, no nie potrafię powiedzieć konkretnie co, ale no... Coś, coś, co kojarzyłoby się właśnie albo stonikiem albo właśnie z takim. Ten. A później poczujecie nagle takiego właśnie jałowca. Rzeczywiście. Także no, tutaj muszę powiedzieć, że tego jałowca czuć bardzo wyraźnie. W odniesieniu do piwa, które testowałem dla Was wcześniej, czyli właśnie to był bojan, chyba koźlek wedzony z jałowcem, tam jałowca nie czułem kompletnie tak tutaj, muszę powiedzieć, że czuć go bardzo wyraźnie. Muszę powiedzieć, słuchajcie, że jak na osobę, która nie przepada za bardzo za ginem i takimi łowcowymi posmakami, to muszę powiedzieć, że to piwko jest dobre. Naprawdę jest dobre. A przynajmniej bardzo ciekawe. Jeżeli w ogóle jesteście też ciekawi, ile za to piwko dałem, a e, warto zaznaczyć, że jest to tylko jedno z piwek, jedno z trzech piwek, które właśnie zakupiłem sobie z Funky Fluid w ostatnim czasie, e, dałem 10,99 no czyli 11 złotych, słuchajcie, za puszkę. Nie jest to tanio, ale kto Boga temu zebroni. No. A jołowca tutaj czuć. No goryczka, no rzeczywiście taka, no nie, no, no słaba, ale mówię, jak po, po wzięciu łyka poczujecie właśnie coś takiego, takiego, atonik, taki, taki limonka właśnie, a dopiero później właśnie tego jołowca, tak bardzo wyraźnie. No, ciekawe piwo, naprawdę. I dobre. Także zachęcam Was również do spróbowania. Jakbyście się natknęli, to... To polecam. Dobrze, słuchajcie, i to by było tyle w dzisiejszej recenzji. Myślę, że w kolejnych będziemy sobie testować kolejne piwka, właśnie od Browaru Funky Fluid albo może coś innego. Zobaczymy. Jeżeli oczywiście się podobało, to zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka i tak dalej i tak dalej. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Na razie.